Rozpoczynamy wykład trzeci. Zajmiemy się teraz zagadnieniem przynależności elementów w rzucie równoległym. Po pierwsze, punkt należy do prostej, jeżeli odpowiednie rzuty punktu leżą na odpowiednich rzutach prostej. Takie stwierdzenie wynika bezpośrednio z niezmiennika. Prosta leży na płaszczyźnie, jeżeli ma z nią przynajmniej dwa punkty wspólne. No, skoro trzy punkty niewspółliniowe tworzą płaszczyznę, no to zawsze możemy kolejne dwa połączyć ze sobą i narysować tam prostą, czyli będzie to jednoznacznie stanowiło o tym, że prosta tworzy tą płaszczyznę, czyli na niej leży. Oczywiście, jeżeli mamy jakąś inną dowolną płaszczyznę, to jeżeli znajdziemy dwa punkty leżące w tej płaszczyźnie, no to prosta będzie leżała w tej płaszczyźnie. Teraz proszę zwrócić uwagę, że punkt leży na płaszczyźnie, jeżeli znajdziemy prostą leżącą w tej płaszczyźnie, czyli przynależność punktu do płaszczyzny stwierdzamy przez to, że punkt leży na prostej, która należy do płaszczyzny. Poprzednio mówiliśmy o śladach prostych, czyli były to punkty przebicia prostej z płaszczyznami rzutu. Analogicznie można powiedzieć o części wspólnej płaszczyzny z płaszczyznami rzutni i wtedy będziemy mówili o śladach płaszczyzn. Czyli ślad pionowy V alfa płaszczyzny, ślad poziomy H alfa płaszczyzny, tu H alfa, tu V alfa. Niektórzy autorzy rozróżniają konstrukcje śladowe i bezśladowe. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę ślad płaszczyzny V alfa, H alfa to są proste odpowiednio pozioma i czołowa. Czyli jeżeli będziemy umieli narysować w płaszczyźnie prostą poziomą i czołową, a zawsze to jesteśmy w stanie narysować, to konstrukcja, czy to jest śladowa, czy bezśladowa, będzie się różniła o ten jeden krok, że trzeba wyrysować tą prostą poziomą bądź czołową, a jeżeli mamy ślady, to ona po prostu już jest narysowana. Możemy już z niej skorzystać. Proszę zwrócić uwagę, że ślady jako proste określamy małymi literami alfabetu. Duże litery są zarezerwowane dla punktów, dla wierzchołków. A, B, C to są punkty. A małe, prosta A, prosta B. Różnice między konstrukcjami śladowymi i bezśladowymi są takie, że jeżeli mamy narysowane ślady płaszczyzny, to jesteśmy w stanie sobie od razu wyobrazić, jak ta płaszczyzna leży w przestrzeni. Natomiast gdy mamy tylko na przykład proste przecinające się, no to wtedy trudno sobie nam to wyobrazić, ale po wyrysowaniu prostej poziomej bądź czołowej jesteśmy w stanie sobie już wtedy to wyobrazić. Tu stąd wiadomo, że płaszczyzna jest równoległa. Tu przy takim położeniu, gdy jest V alfa prostopadłe do X, no to jest to płaszczyzna poziomo rzutująca. Przejdźmy do zagadnienia przynależności prostej do płaszczyzny. Czyli mamy wykreślić rzut poziomy trójkąta ABC leżącego w płaszczyźnie alfa wyznaczonej przez proste A i B, przecinające się proste A i B. Stwierdzamy to na podstawie punktu P. Jeżeli znany jest rzut pionowy tego trójkąta. I dopóki nie stwierdzimy, że proste leżą w płaszczyźnie, no to właściwie można powiedzieć, że mogą być to proste skośne. Ale na podstawie polecenia, że trójkąt leży w płaszczyźnie, możemy powiedzieć, że proste A i B odpowiednio przecinają się z bokami tego trójkąta. Czyli punkt 1 wynika z tego, że prosta A przecina się z bokiem BC.
Skoro leżą w jednej płaszczyźnie, to oczywiście ten punkt przecięcia musi leżeć na prostej A, czyli znając rzut pionowy punktu 1, jesteśmy w stanie znaleźć rzut poziomy punktu 1, no bo leży na prostej A, czyli leży on na odnoszącej i na rzucie A' prostej A. Analogicznie z punktem 2 i 3. Czyli przez punkty 1 i 2 możemy poprowadzić bok BC. Odpowiednio wierzchołki B i C na odnoszących i przez punkt 1 i 2 poprowadziliśmy bok BC. Jak mamy już B i punkt 3, no to przez te dwa punkty możemy poprowadzić bok AB. Oczywiście prowadzimy prosto i na odnoszącej znajdujemy wierzchołek A. W związku z tym, że wyznaczyliśmy wszystkie wierzchołki, no to wystarczy tylko połączyć i mamy rzut poziomy trójkąta znaleziony na podstawie rzutu pionowego. Oczywiście przy założeniu, że leży on w płaszczyźnie, której dwa rzuty żeśmy mieli. Żeby zweryfikować, czy faktycznie żeśmy nie zrobili błędu, weźmy sobie jakiś punkt, który powstał nam na boku AC i przecięcie z prostą A, jeżeli leży to na odnoszącej, czyli z tego wynika, że są to dwie proste, czyli bok AC i prosta A, leżą w jednej płaszczyźnie, no bo przecinają się w tym jednym punkcie. Kolejne zadanie. Wykreślić rzut pionowy trójkąta ABC leżącego w płaszczyźnie alfa, jeżeli znany jest rzut poziomy tego trójkąta. Czyli praktycznie to samo zadanie, tylko że odwróciliśmy teraz dane. No i o ile w poprzednim zadaniu mieliśmy te punkty, w których się przecinały proste z bokami trójkąta w sposób jednoznaczny i od razu narysowany, to tu możemy powiedzieć tak, że o ile chodzi o punkt A, który leży na śladzie poziomym płaszczyzny alfa, to drugi rzut tego punktu, czyli A wtór, leży oczywiście na osi X. Natomiast pozostałe dwa wierzchołki musimy znaleźć przez to, że wiemy, że należy do płaszczyzny alfa, ale punktu na płaszczyźnie szukamy przez to, że leży na prostej, którą umiemy w płaszczyźnie narysować. Jeżeli mamy rzut poziomy, to umiemy narysować jaką prostą? No oczywiście, że prostą czołową, prawda? Czyli rysujemy prostą czołową przez punkt C i teraz znajdujemy drugi rzut tej prostej czołowej. Czyli co? Tam, gdzie się przecina ze śladem poziomym, czyli ze śladem H alfa, to w tym miejscu jest ślad poziomy tej prostej czołowej. Zrzutujemy na oś X, to tu mamy rzut pionowy śladu poziomego. I teraz wszystkie proste poziome są wzajemnie do siebie równoległe. Wszystkie proste czołowe też są wzajemnie do siebie równoległe. Prosta V alfa, czyli ślad pionowy płaszczyzny alfa, jest właśnie prostą czołową. Czyli z tego punktu rysujemy równolegle do V alfa. Znaleźliśmy drugie położenie, drugi rzut pionowy prostej czołowej i oczywiście punkt C musi leżeć na tym rzucie, czyli odnosząca na C wtór. Analogicznie postąpimy dla punktu B'. Czyli przez punkt B, a właściwie przez rzut punktu B, rzut poziomy punktu B, prowadzimy prostą czołową. I co się okazuje? Och, nie przecięło nam się z śladem H alfa. Ale przecież to wystarczy przedłużyć prostą. Czyli przedłużamy H alfa,
znajdujemy przecięcie z prostą czołową i stąd odnosimy na oś X i z tego punktu równolegle do V alfa kreślimy drugi rzut prostej czołowej C2. Pominąłem tutaj w omówieniach już precyzyjnie, prawda, gdzie leży ślad prostej czołowej, rzut śladu poziomego prostej czołowej. Ale te zagadnienia już żeśmy omawiali wcześniej precyzyjnie. Czyli jak mamy drugi rzut prostej czołowej, to możemy znaleźć drugi rzut punktu B, czyli rzut pionowy punktu B. I teraz łączymy punkty A wtór, B wtór, C wtór, czyli znaleźliśmy drugi rzut tego trójkąta leżącego w płaszczyźnie V alfa, H alfa, czyli podanej śladowo. Jeżeli to by nie były ślady, no to oczywiście można by było sobie narysować dowolne proste w danej płaszczyźnie i szukać punktów na prostej, na tych prostych. Teraz takie treningowe zadanie na danej płaszczyźnie V alfa, H alfa. Określić, wykreślić dwa rzuty prostych, poziomej, czołowej i dowolnej. Czyli w tej chwili zobaczymy, jaka jest zależność między płaszczyznami określonych śladowo i bezśladowo. No bo tak, jeżeli mamy płaszczyznę określoną śladowo, to oczywiście zaczniemy od rysowania prostej, którą potrafimy narysować. Czyli w przypadku prostej poziomej potrafimy narysować rzut pionowy prostej poziomej. Teraz ta prosta, oczywiście leżąca w tej płaszczyźnie, skoro leży w tej płaszczyźnie, no to tam, gdzie ma ślad płaszczyzny, no to musi być również ślad pionowy prostej poziomej. Drugi rzut tego śladu prostej poziomej jest na osi X. Rzut poziomy śladu pionowego prostej poziomej. No i oczywiście, ponieważ ślad H alfa jest prostą poziomą, no to wszystkie proste poziomy są równoległe, no to z tego punktu rysujemy drugi rzut prostej poziomy, czyli znajdujemy P'. Teraz, żeby narysować prostą czołową, to oczywiście zaczniemy nie od rzutu C wtór, bo tego na razie nie potrafimy narysować, tylko od tego rzutu, który potrafimy. Wiemy, że prosta czołowa jest równoległa w rzucie do pi2, czyli C' jest równoległe do X. Narysowaliśmy. Tu znaleźliśmy ślad poziomy prostej czołowej. Odnosimy i w tym miejscu jest rzut pionowy śladu poziomego prostej czołowej i z tego miejsca rysujemy równolegle do V alfa, bo wszystkie proste czołowe są do siebie równoległe. Sprawdzamy, czy to jest płaszczyzna, czyli punkt przecięcia, punkt 1. Tak, dwie proste poziome i czołowa tworzą płaszczyznę. Narysowanie prostej dowolnej tak naprawdę jest obojętne, czy zaczniemy od rzutu poziomego, czy pionowego. Ale skoro powiedzieliśmy, że jest to prosta leżąca w tej płaszczyźnie, no to oczywiście tu, gdzie się przecina ze śladem płaszczyzny, jest ślad poziomy tej prostej, a tam, gdzie się prim przecina z x, jest rzut śladu pionowego. Sam ślad oczywiście leży na śladzie pionowym płaszczyzny. Czyli tu mamy A wtór, tak? Rzut pionowy śladu pionowego. Tu mamy rzut pionowy śladu poziomego, tak? Czyli tam, gdzie skoro ślad leży na płaszczyźnie pi1, no to jego rzut leży na osi x. No i wtór z wtórem połączymy i mamy drugi rzut prosty. Również sobie sprawdzimy, czy prosta A z prostą czołową tworzą płaszczyznę, czyli jeżeli tu jest punkt 2 i leży na tej samoodnoszącej, no to znaczy, że jest to płaszczyzna. Czyli wszystkie te proste leżą w jednej płaszczyźnie. Proponuję, żebyście Państwo sobie samodzielnie wykonali podobne zadanie
czyli analogicznie prostą poziomą, czołową i dowolną, wykreślili w płaszczyźnie, która jest określona przez dwie proste równoległe. Dziękuję za uwagę.